mam dla was Wei Jiang, ILC, Support Fighters, The Formation Era, czyli jest to powiększone Generations RC z ciekawymi modyfikacjami. Także jest to nieoficjalny Transformer, jest to powiększona wersja oficjalnego, którego niestety nie mam przy sobie, no ale możecie zobaczyć w moich filmikach RC, jak wyglądała. Także tak wygląda pudełko. Fajne pudełko, chociaż grafika jest troszeczkę dziwna, troszeczkę zdeformowana. Te proporcje nie są takie, jakbym chciał, ale to jest to nawiązanie może trochę do figurki, która także ma troszkę dziwne proporcje. No i twarz jest taka dziwna, no ale poza tym nie jest źle. Samo pudełko jest z fajnego materiału, jak widzicie ma tu odbijające się jakieś części. Z tyłu widzimy figurkę, już widać coś dziwnego, ponieważ ma tarczę, czyli zobaczycie więcej później. Tu w tle widzę, że to jest nawet chyba filmowy Optimus. Ciężko powiedzieć, ale troszeczkę te oczy nawiązują, mam nadzieję, że nie. Tu mamy jakieś inne informacje, ale przejdźmy do samej figurki. Figurka wygląda tak. Logo Autobotów zostały naklejone przeze mnie. Także to znaczy logo tu jest jedno. Możecie zobaczyć, jak wygląda. Jest ona dosyć, może nie ciężka, ale cięższa niż się wydaje, ponieważ te części tutaj są metalowe. W oryginale są one plastikowe. Także tak wygląda. Czy może trzeba trochę dopchnąć. Jeździ. Można ją ustawić tak, żeby nie szurała. Teraz mi trochę chyba, może nawet nie szura. Ale możecie wierzyć na słowo, że jeździ. W pudełku mam jeszcze instrukcję ładnie wydrukowaną oraz jej mieczyki, bardzo fajnie zrobione. I czy ona może je podłączać? Tu może. Te części będą łatwo odpadać, ponieważ sam je wydubałem. Pokażę wam później dlaczego i jak. Także możemy te mieczyki podłączyć tu, jak w oryginalnej. Albo tutaj. Wejdzie? Wejdzie. Także możemy mieć takie dwa, zaraz drugi. Muszę wyjąć z tej plastiku. Także teraz jest w pełni uzbrojona. Te dwa miecze. I z tyłu działka dwa. Dobra, wyjmę może to działko. Wszystko jest dosyć sztywne. Także to możemy wyjąć to tak, że możemy, ale to pomaga nam utrzymać dłonie. I ja mam pewien problem tu z ustawieniem tego dokładnie, jak widzicie, że nie do końca może tu się to domyka, widać taką małą szparkę. Pewnie te części zostały z metalowych przemodelowane i trochę tutaj nie pasuje, no ale trudno, no nie jest to aż tak duży problem. I oczywiście obowiązkowo. I oczywiście obowiązkowo z Hot Rodem, także tak wyglądają obok siebie i wyglądają bardzo fajnie. Według mnie ta skala jest fajna i prezentuje się to dobrze, także tutaj im się udało. Także tyle może porównań. Bardzo fajnie filmowo. I może przejdźmy do transformacji. Jest bardzo podobna do transformacji tego, co mieliśmy w serii Generations, także odczepiamy tu nogi. Tutaj mamy działko, które pomaga nam trzymać te dłonie. Nie jest ono konieczne, te dłonie są dosyć, wiesz, nie odpadają, wszystko jest dobrze, ale zawsze to tak pomaga troszkę. Teraz tak, nogi mamy tu, mamy dosyć sztywne stawy skokowe. Tutaj staram się jakoś, dobra, domknąć tu. Tu mamy otwierane tu, tu mamy głowę. Teraz tak, to nam się obraca tu. Już ta transformacja, może trochę cofnę, była widoczna w innej figurce, także myślę, że dużo osób ją zna. Idę dosyć szybko i pokazuję co i jak. Ogólnie macie po prostu to w szybkim trybie pokazane. To tutaj coś jest nie tak, coś tu jest. To się zahacza, ale dlaczego? Tu mam jakiś staw, o którym zapomniałem. Gdzieś tu to całość się okręca, tak, w ten sposób. Także to nam daje teraz możliwość wygięcia tego trochę. Teraz może. O, teraz to możemy zagiąć w ten sposób. Nogi usuwamy w dół. Teraz całość przesuwa nam się tak. I to nam pozwoli domknąć.
tu przód. O, mam nadzieję, że nie byłem za bardzo poza kadrem. No ale jak mówię, jest to znana transformacja. Ok, tu mamy stopy. No i w zasadzie Alci jest gotowa. Tak wygląda Alci. Całkiem fajnie wygląda, nawet lepiej wygląda niż pamiętam. Troszeczkę ma według mnie te biodra za szerokie tutaj. Dlatego ja próbowałem eksperymentować, próbowałem zdjąć jej te części i potem je jakoś wypełnić. I troszeczkę te proporcje się z tego poprawiają, może z tego kąta tego nie widać, ale jak widzicie, kamera trochę to spłaszcza, ale to jest bardziej z tyłu, także nie ma takiego mocnego wrażenia tych szerokich ud, ale dla celów filmu zostawmy je tu na miejscu. I posiada fajną artykulację. Te części, jak mówiłem, są metalowe, także możemy ją ustawić w naprawdę fajny sposób. I ma oczywiście te miecze. Jeszcze ich nie wsadzałem, ale no, widzę, że czy można je wsadzić jeden w drugą stronę. Czy mamy jakieś... Nie, można, także możemy mieć coś takiego. Także bardzo fajnie to wszystko działa. Troszkę mam wrażenie, że jakiegoś jednego punktu artykulacji brakuje, ponieważ mam wrażenie, że troszeczkę inaczej się ją pozuje niż tamtą, ale możliwe, że to wynika z wagi. Ale myślę, że można naprawdę większość plus jakichś ciekawych uzyskać. Także tak wygląda z tymi działkami. Jak widzicie, głowa jest tak trochę podniesiona, bo jej normalne ustawienie jest, no nie, nawet nie jest dobrze. Ale pokażę wam później w niej dynamicznej pozie, o co mi chodzi. Także tak wygląda z tymi mieczami. Miecze można zdjąć i można je na parę sposobów schować. Można je przyczepić tu, do tych punktów tu. I może je nosić w ten sposób, co wygląda trochę dziwnie. Można chyba je włączyć tu. To jest jeszcze dziwniejsze, ale no, jest taka możliwość. Można je podłączyć do przedramion, co daje dosyć ciekawy efekt. Troszkę jak Zealo StarCrafta. Także no, mamy parę opcji, jak to zrobić. Pod tym względem jest bardzo fajnie zrobiona. Tu mamy to działko i obydwa działka, także można włożyć tu, chociaż nie trzymają się zbyt dobrze, ale może mieć takie takie wyrzutnie na ramionach. To wygląda dziwnie, ale jest to możliwe. Oczywiście każda z dłoni może trzymać działko. Jest to dobry uchwyt, także nie wypadnie. Także też można uzyskać ciekawe pozy. Kolor można oczywiście dosunąć to do końca, co jest bardzo ważne, bo w tej wersji Generations nie do końca było to możliwe. Stawy są dosyć sztywne, ale no racji tego, jak jest zrobione, no troszeczkę są problemy z balansem. Jak ma tak szeroko nogi, to także nie widać bardzo tych szerokich ud. Także istnieje mod, żeby trochę spiłować to wszystko, więc może będę próbował to zrobić, no ale na razie to nie jest konieczne dla mnie. Ta broń jest dziwna, ale ta broń bardzo przypomina wersję filmową. Także można ją bardzo fajnie umieścić tu przy pasie. No i w takiej neutralnej pozie. Ja lubię często ustawiać tak figurki. Troszeczkę te uda już, znaczy troszeczkę, no wyglądają już dziwnie. Za szeroko troszeczkę to wszystko wygląda. Jest wrażenie, że jeszcze jeden klik powinien tu być, ale no niestety nie jest to możliwe. Można jakoś tak jej poszerzyć, rozszerzyć nogi, tak żeby to wchodziło. No ale widzicie, wygląda to trochę jakby miała takie buty wysokie. Także trochę szkoda, no ale nie jest to tak złe, jak się wydaje. Jej głowa. Może pokażę wam blisko. Jest w porządku. Brakuje mi troszeczkę emocji. Jest taką maską dziwną. Zwłaszcza z boku ma jakby podwójny podbródek. Teraz to dopiero zauważyłem. Z przodu aż tak tego nie widać. I jakby
patrzę tak troszeczkę do góry. Tam jest takie wrażenie, że tak patrzę trochę do góry i żeby spojrzała w dół, to trzeba jakby odblokować ją. I teraz według mnie patrzy w dobry sposób, ale to jest wypięte i trochę wystaje, a teraz dociskając jest to dobrze, ale już patrzę tak troszeczkę do góry. No ciężko to pokazać na kamerę, bo ja teraz po prostu obracam ją tak, żeby wyglądała dobrze, no ale musicie mi uwierzyć na słowo. I tak wygląda w tym trybie robota, także może zaprezentujmy z innymi autobotami. Mam akurat pod ręką Jazza od Generation Toy. Także tak wygląda z nim. No i oczywiście pokażę ją wam z Hot Rodem za chwilkę. I oto jest z Hot Rodem. I Hot Rod ma moje zmodyfikowane kolana, więc jest troszeczkę niższy. No ale macie pojęcie, jak wygląda. Może postawię go trochę tak lepszy. Także wyglądają moim zdaniem razem całkiem fajnie. Także Jazzowi podziękujemy. I jeszcze raz pokażemy ich razem. Także całkiem fajne duo, całkiem dobrze się prezentują. Ciekawy jestem, czy Hot Rod może trzymać jej działko albo miecz. Zobaczmy, czy... No, teoretycznie może to trzymać. Także być może także miecz. Sprawdzimy. To bardzo fajny miecz, więc tak. No, dociska się tam pięć, ale może to trzymać, także fajna sprawa. Niektóre masterpiece'y widzę, że mogą używać, także tych działek jej. No także tak wyglądają razem. Ja może go zabiorę i przejdźmy może dalej do tej figurki, ponieważ jeszcze wrócimy do porównań, ponieważ ma ona pewną modyfikację. A jak widzieliście, miała na obrazku tarczę. A ta tarcza jest uzyskiwana w ten sposób, że tą sekcję można odczepić, czyli niektórzy narzekali na to, że ta figurka ma dużo na plecach. Ja nie lubię false formingu, także albo akceptuję figurkę z tym na plecach, albo w ogóle jej nie akceptuję. A więc ja ją bym trzymał w ten sposób, ale jeżeli ktoś z was nie ma z tym problemu, to tą część można odczepić tu. Tak samo tą część tu. Jest to już trudniejsze, ale postaram się to wyciągnąć. Spróbuję to poza kamerą. Udało się, nie było to łatwe, ale się udało. Także jest to zwykłe, są to zwykłe wczepiane części, no jednak są dosyć sztywne, jako że muszą przetrwać transformację. Także może wezmę ją, zamienię z powrotem w tryb robota i wrócę do filmu. I tak wygląda Alcy bez tych części, czyli o wiele bardziej przypomina wersję serialową. To są te części tu. Tak samo z tyłu mamy to co pamiętamy z serialu. Także ciekawa sprawa. Można także ją transformować w tej formie, ale no, wygląda to dosyć dziwnie. W sumie tego nie próbowałem, ale wydaje mi się, że powinno być to możliwe, ponieważ to jest tylko jakieś takie nadbudówki. No i tak jeszcze raz wygląda z Hot Rodem. Także jeżeli ktoś chce otworzyć tą filmową część z figurkami, także jest to możliwe, także wyglądają fajnie. Oczywiście no, te uda są dla mnie największym problemem. No, gdy chcemy ustawić jej prosto nogi, to wygląda to dziwnie. Wygląda to naprawdę dziwnie, ale no, musimy je tak rozszerzać jakby, żeby zamknąć tą część. Albo jest na opcja, żeby troszeczkę te stawy tutaj... może da się to docisnąć? Nie. Troszeczkę te stawy troszkę wygryźć tego plastiku, żeby była ta możliwość. I ta część możemy ją połączyć, czyli to zamieniamy tak jak w tryb pojazdu. Tak samo to łączymy teraz, jak to było. To łączymy tu, na takich dosyć cienkich, małych częściach, no ale mimo wszystko możemy to zrobić. Plastik jest dosyć twardy, także nie boję się specjalnie, żeby mógł pęknąć. I coś tu jeszcze jest, jakąś część do łączenia, do trzymania, tylko jak to zrobić? Patrzę, czy jest coś w pudełku. W pudełku nic nie ma. Czy tutaj mamy pokazane? Też nie wiem, jak może ona ją trzymać, ale na pewno jest to jakoś możliwe, czy...
Ciekawe, ciekawe jak to jest. Może nie jest to możliwe. Ale wydaje mi się, że widziałem, że mogła ona to trzymać. Coś tu się w jej przedramię wczepia, czy to może jakoś... No nie wiem, w każdym razie mamy taką tarczę. Jakoś może ją trzymać, może tu wystarczy, żeby ją włożyła jakoś, coś. No, jakoś może ją, o tak załóżmy, może ją trzymać. Muszę sprawdzić, jak to jest możliwe. No, tak na pewno może ją trzymać, ale to chyba nie jest to. Ta przewidziana część, to łączy nam na plecy. Znaczy, czy przegapiłem jakiś peg. No nic, no dla mnie ta tarcza nie jest istotna. Także to jest Alcy. Fajna figurka, naprawdę myślę, że nikt nie będzie zawiedziony, zwłaszcza, że cena jest jej strasznie niska, bo kosztuje z przesyłką około 100 zł. Przynajmniej ja ją za tyle kupiłem z zagranicy i przyszła bardzo szybko. Także jeżeli jesteście ciekawi, to zapraszam Was. Ja oczywiście posiadam oryginalną wersję tej figurki, także posiadam je dwie i tamte nie zamierzam sprzedać, także jest to dla mnie dodatek. Wiem, że niektórzy są wrażliwi na tym punkcie, ponieważ no, oryginalność tej figurki i fakt, czy jest ona, czy jest to kradzież, czy nie, jest taka nie do końca określona, ale jeżeli komuś to przeszkadza, to niech wie, że ja mam także oryginalną część, także jest to tylko dodatek. Zapłaciłem już twórcom, kupując oryginalną część, a teraz po prostu chcę mieć coś innego na półce i jest to ta figurka. Także to jest Alcy. Może jeszcze upozuję ją z tym działkiem, ponieważ ją lubię. Czy może je trzymać w obydwóch rękach? No, w pewnym sensie, no nawet może. Także możemy ją jakoś tak dynamicznie, powiedzmy, nawet chyba... No, nie może włożyć tego do dłoni, bo nie ma ruchomych nadgarstków, ale bardzo mało jej brakuje. Także to jest Alcy od Wejjang. Bardzo fajna figurka. Polecam Wam zapoznać się z nią, jeśli macie okazję. I dziękuję za obejrzenie tego filmu i zapraszam na następny.